Witajcie na moim kanale. Dziś pokażę wam, jak przygotować galaretkowca na mleku. Jest idealny na gorące dni. Jak zawsze, na początku wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początek galaretki o czterech różnych smakach i kolorach rozpuszczam w 300 ml wrzącej wody. Mieszam do całkowitego jej rozpuszczenia, a następnie zostawiam do schłodzenia. Galaretki muszą być płynne, ale schłodzone. Następnie w garnku zagotowuję pół litra mleka wraz z trzema łyżkami cukru oraz jedną łyżką naturalnego oleju z migdałów. Ten składnik możecie oczywiście pominąć lub zastąpić go na przykład jedną łyżką cukru waniliowego. Następnie w garnuszku w 300 ml gorącej wody rozpuszczam trzy łyżki żelatyny. Wrzucam sobie łyżka po łyżce, wtedy łatwiej jest mi to rozpuścić. Następnie odstawiam żelatynę do przestudzenia, a gdy mleko się zagotuje, zdejmujemy z gazu i również odstawiamy, aby się nam przestudziło. Gdy składniki te mamy już przestudzone, możemy wlać żelatynę do mleka. Jeszcze to wszystko sobie wymieszam, i masę mleczną mamy już tak naprawdę gotową. Następnie do keksówki o wymiarach 31 na 12 cm, wyłożoną folią spożywczą, wlewam pierwszą galaretkę i wkładam do lodówki na 15 minut. I następnie będziemy wlewać szklankę masy mlecznej. I tak będziemy robić to na przemian. Teraz będziemy wlewać galaretkę, a następnie piankę mleczną. I również wkładam na 15 minut do lodówki i zalewam kolejną galaretką. Jeżeli nie chcecie czekać aż każdy po kolei kolor nam zgęstnieje, możecie wszystkie galaretki włożyć do lodówki aż zgęstnieją całkowicie. Później kroimy w kosteczkę i wrzucamy do keksówki. Zalewamy to wszystko naszym mlekiem z żelatyną i wkładamy to wszystko do lodówki do całkowitego schłodzenia. I powstanie deser podobny do galaretkowca z jogurtu naturalnego, który już wcześniej Wam pokazywałam. W smaku będzie podobny, po prostu będzie tylko inaczej wyglądał. Tutaj już mam wszystko przygotowane, wszystkie kolory mam już schłodzone, wyjmuję skeksówki, zdejmuję folię spożywczą i deser jest gotowy do podania. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejne moje materiały, a wszystkie przepisy znajdziecie na blogu oraz na Facebooku. Link do tego przepisu podaję zawsze pod filmem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.